Filip, przede wszystkim gratulacje, bo takie zwycięstwo w takich okolicznościach musi cieszyć, tym bardziej, że od tego meczu rozpoczęliśmy dopiero ligę. No tak, uważam, że zwycięstwo zasłużone, bo mieliśmy dużo sytuacji, które powinniśmy wykorzystać. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie ostatnie podanie szwankowało, natomiast z przebiegu całego spotkania uważam, że byliśmy z zespołem lepszym i zasłużenie wygraliśmy. No właśnie, czasem zdarzało się w poprzedniej rundzie tak, że nawet jak Zagłębie wygrywało, to często pojawiały się komentarze, że to nie Zagłębie jest takie mocne, ale rywal ma słabszą dyspozycję. Dziś Lech wcale tam nie odstawał jakoś bardzo, ale Zagłębie pokazało się z bardzo dobrej strony. Ja uważam, że już w końcówce tamtej rundy pokazaliśmy, że dobrze gramy w piłkę, a ten obóz, który mieliśmy, potwierdził tylko to, że mamy duże możliwości. No i dzisiaj naprawdę bardzo dobrze zagraliśmy i pod każdym względem, w ofensywie, w obronie. Także uważam, że naprawdę fajnie to wygląda, coraz lepiej i tylko to kontynuować trzeba. Ta stracona bramka, bo no my mamy taki, to jest nasz mankament, że gramy, a potem chwila rozluźnienia i nagle rywal strzela nam bramki. Tak wiele razy zdarzało się w tym sezonie i dzisiaj no ciężko było się podnieść, natomiast no, trener powtarzał, że nawet jeżeli stracimy bramkę, to mamy kontynuować cały czas to, co od początku spotkania to samo i to robiliśmy. Fajnie, że szybko udało się wyrównać, bo potem mogliśmy pójść za ciosem. No i ten nieszczelony karny no, nie podłamał nas tak, myślę, bo to też remis nie był jeszcze zły i bodajże jeszcze chyba 10 minut czy ileś było. Także jeszcze było dużo czasu, żeby coś strzelić i dzięki Bogu się udało. Po twoim podpisaniu umowy w Genui rozmawialiśmy i powiedziałeś o tym, że nie odstawisz nogi. I chyba pierwszy mecz na wiosnę i od razu udowodniłeś to. Nie no, ja już mówiłem, kim bym był, gdybym teraz miał odstawiać nogi. No ten klub Zagłębie mi dało wszystko, dało mi zaistnieć w tym dorosłym futbolu. Od małego jestem tutaj i ja bym się źle czuł i bym był nie fair wobec tego klubu, wobec szefostwa i przede wszystkim kibiców. No. Ja będę, dopóki będę tutaj grał przez te pół roku jeszcze, to będę dawał z siebie maksa i będę za ten herb podawał całe swoje serce. To już tak na koniec, jak zachęcisz kibiców do przyjścia na mecz z Miedzią Legnica? Myślę, że nie trzeba zachęcać kibiców, żeby przyszli na spotkanie derbowe. Ja uważam, że przed tamtym meczem derbowym było dużo wywiadów i dużo mówiliśmy, a potem na boisku no, pokazaliśmy to, co pokazaliśmy. I ja myślę, żeby teraz dużo nie mówić, a w niedzielę pokazać to czynami, że no, tyle, pokazać to czynami, bo co z tego, że będziemy mówić, a potem nam nie wyjdzie. Bardzo dziękuję.